dobry, nazywam się Bartłomiej Krak, ja zajmuję się marką Iseki w Polsce. Jesteśmy na targach Gardenia w 2017 roku. Pokazujemy na targach nasze maszyny. Stoimy przy ciągniku Iseki TG6490. To jest japoński produkt, jak wszystkie nasze maszyny wyprodukowane w Japonii. Jest to 48-konny ciągnik rolniczy z przeznaczeniem również komunalnym. Jest w dosyć wielu wariantach. Są trzy rodzaje skrzyń biegów. Jest skrzynia po pierwsze mechaniczna, typowo manualna skrzynia 12-biegowa z rewersem mechanicznym. Mamy też taką prawdziwą hydrostatyczną skrzynię jak w ciągnikach komunalnych, ale nowością nie tylko na polskim rynku, ale również na światowym rynku w tej mocy jest dwusprzęgłowy automat. To jest skrzynia 24-biegowa z rewersem elektrohydraulicznym, która zmienia sama biegi pod obciążeniem. Jest to ewenement i opatentowane przez Iseki. Jako jedyni mamy w takiej mocy ciągnika tego typu rozwiązanie, że przy zmianie biegu na wyższy bądź niższy napęd nie jest rozłączany ani na chwilę, ponieważ moment jest stale podtrzymywany przez dodatkowe sprzęgło. Model TG6490 charakteryzuje się bardzo dużą wydajnością pompy hydraulicznej. To jest w zależności od typu skrzyni biegów, na przykład w wersji mechanicznej czy manualnej 12-biegowej jest to aż łącznie 81 litrów na minutę. Jest to bardzo duży wydatek w tej klasie ciągnika, gdzie 29 litrów z tej całej wielkości jest przeznaczone na wspomaganie kierownicy, a aż 52 litry na hydraulikę roboczą. W standardzie, w cenie podstawowej zupełnie, czy to jest wersja kabinowa, czy nie, otrzymujemy aż 4 wyjścia tutaj hydrauliczne, które no, są jakby do wykorzystania albo na ładowacz czołowy, albo na przedni TUS, albo na dodatkowe narzędzia. Oraz z tym połączona jest dźwignia do rozdzielacza w środku ciągnika czteropołożeniowa z położeniem pływającym. Dodatkowo, oprócz tych 4 wyjść hydraulicznych, czyli 2 sekcji, są jeszcze dodatkowe 2 sekcje połączone z tyłem, tak jak w każdym ciągniku wyprowadzone na tył, 2 oddzielne wajchy do sterowania tylnymi osprzętami hydraulicznymi. 4 wyjścia hydrauliczne sterowane z kabiny ciągnika są umiejscowane bardzo wygodnie, dogodnie, oczywiście z szybko złączami, wszystko znormalizowane do europejskich narzędzi. Warto wspomnieć o podnośniku tylnym, który dźwiga aż 2 tony, więc naprawdę ciężkie narzędzia można tym ciągnikiem używać. Mamy tutaj też do wyboru wersję ogumienia. W najwęższym rozstawie ten ciągnik jest przeznaczony do sadów. Wtedy szerokość ciągnika nie przekracza 142 cm na oponach radialnych. Wersja ciągnika TG6490, którą mamy na targach Gardenia, to jest wersja ta najnowsza, najbardziej nowoczesna. To jest ten dwusprzęgłowy automat, który charakteryzuje się zarówno dużą mocą pociągową, jak i efektywnością pracy, jak również i wygodą, jaki mógłby zapewnić na przykład hydrostat. Także to jest takie połączenie 2 systemów, które jest zarówno wygodne, jak i służy do ciężkiej pracy. Z tej strony mamy rewers elektrohydrauliczny, który bez użycia sprzęgła pozwoli nam jechać bądź do przodu, bądź do tyłu, również ruszać. Mamy tutaj dźwignię do hydrauliki przedniej. Mamy tutaj skrzynię biegów, którą można zarówno nastawić na literkę D, czyli na automatyczną zmianę biegów, jak i samemu wybrać bieg spośród 8 od 1 do 8 w jednym zakresie reduktora, bo zakresów mamy 3, więc jakby 24 biegi są do przodu i do tyłu. Wersja AGL posiada również EHR. System EHR to elektrohydraulicznie sterowany tylny TUS. Znaczy to, że mamy bardzo wygodną obsługę oraz systemy pozwalające ułatwić pracę i zrobić ją szybszą. Takie jak na przykład podnoszenie
automatyczne tylnego tuzu przy cofaniu się ciągnika lub też zatrzymywanie WOM-u, czyli wału odbioru mocy, podczas podnoszenia podnośnika tylnego. Są to systemy włączane, nie zawsze muszą działać. Siedzimy w ciągniku, który ma zamontowaną polską kabinę. W tej wersji występuje zarówno polska kabina, jak i kabina oryginalna japońska. Akurat tutaj jest to kabina Bartesco, jest bardzo wygodna, cicha, bardzo moim zdaniem dobrze wykonana, z nawiewami, z klimatyzacją. Zresztą to zależy od klienta, jaką wersję wybierze, bo oczywiście im więcej podzespołów, im więcej udogodnień, tym kabina jest droższa. W oryginalnej kabinie jest standardowo montowana klimatyzacja i wszelkie wyciszenia. Podsumowując, ten japoński ciągnik Iseki TG6490 jest to świetny wybór dla gospodarstw sadowniczych, jak i firm komunalnych, z wieloma opcjami wyboru zarówno skrzyni biegów, jak i osprzętów i standardów wykonania kabiny. Polecam naszą stronę iseki.pl bądź nasz profil na Facebooku Iseki Polska po zasięgnięcie większej ilości informacji. Witam Państwa, nazywam się Bartłomiej Krak, reprezentuję markę Iseki w Polsce. Jesteśmy na targach Gardenia w 2017 roku. Stoję obok ciągnika TLE3400. Jest to ciągnik z napędem hydrostatycznym o mocy 39 koni mechanicznych. Jest to prostsza wersja ciągników Iseki od dotychczasowej wersji TH. Jest troszeczkę mniej rozbudowane układy hydrauliczne, natomiast do polskiego rynku myślę, że jest to bardzo dopasowany produkt, bo ma lekko niższą cenę niż te standardowe, mocniejsze wersje. Model TLE3400, tak jak wspomniałem wcześniej, ma 39 koni mechanicznych. Jest to silnik trzycylindrowy z turbem o pojemności 1,5 litra. W tym zestawie, który widzimy tutaj, jest przedni trzypunktowy układ zaczepienia z ramą narzędziową trójkątną. Do szybkiego montażu przednich narzędzi może to być na przykład pług do śniegu, który jest prosty, sterowany na boki, bądź pług do śniegu o literce V bądź A, jak to niektórzy mówią, który można sterować dwustronnie, oddzielnie, rozdzielnie. Do tego ciągnika również możemy zamontować przedni wał odbioru mocy, który napędzi na przykład szczotkę zamiatania. Oczywiście cała maszyna jest to pełnoprawny ciągnik, zarówno rolniczy, jak i komunalny, w związku z czym posiada tylny układ zaczepienia narzędzi, do którego można zamontować wszelakiego typu, nie tylko marki Iseki, narzędzia i ogrodnicze, i komunalne, i rolnicze. Po prostu muszą to być narzędzia dopasowane do wielkości, jak i ciężaru ciągnika i mocy na kategorii pierwszej trzypunktowego układu zawieszenia. Prędkość wałka to jest 540 obrotów na minutę, a z racji tego, że jest to ciągnik z napędem hydrostatycznym, ta prędkość może być dostosowana w zależności od obrotów silnika, niezależnie od jazdy, czyli możemy poruszać się tym ciągnikiem bardzo wolno, równocześnie mając pełną prędkość obrotową wałka odbioru mocy z tyłu. Tak jak w prawdziwym ciągniku rolniczym czy komunalnym, mamy oczywiście hydraulikę, która współpracuje z narzędziami. Jest to hydraulika o wydajności 35 litrów na minutę. To jest taka wartość, która myślę, że spokojnie wystarczy do tej mocy ciągnika, do narzędzi, które powinien ciągnąć ten traktor. Mamy tutaj widoczne cztery wyjścia hydrauliczne, więc dwie sekcje są w tym ciągniku zamontowane. Ciągnik występuje zarówno z kabiną, jak i bez kabiny.
Kabina musi być zamontowana fabrycznie. Jest to austriacki producent kabin, firma Luchstein. Jest to nasza oryginalna kabina na Europę do tego modelu. Podsumowując, ciągnik Iseki TLE 3400 jest to świetny produkt do instytucji komunalnych, do koszenia trawy w mieście, obsługi przestrzeni miejskich, jak również ogrodniczych. Po więcej informacji proszę zajrzeć na naszą stronę internetową www.iseki.pl bądź na nasz profil na Facebooku Iseki Polska.